Cześć. Z tej strony Bartek Chlebicki. Spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby zaprezentować Wam rozgrywkę Wiedźmina. Grę, która wejdzie już lada moment, bądź już nawet jest na Zagram w to, którą możecie wesprzeć. Ja byłem kiedyś recenzentem gier planszowych, a dzisiaj pracownikiem wydawnictwa Lucrum Games. Ze mną są... Kamil Nowak. Ja jestem właścicielem Lucrum Games. I właśnie dzisiaj będę grał Kajlarem ze Szkoły Kota. I będziemy tutaj pokazywać Wam, jak wygląda pełna rozgrywka. Tak, ja jestem Piotrek Piechowiak, recenzuję gry na kanale Granie w Chmurach. W wolnej chwili też projektuję gry planszowe i będę grał czerwonym Wiedźminem Ryfarem ze Szkoły Niedźwiedzia. Nie mogę się doczekać. Natomiast ja zagram Godrykiem ze Szkoły Gryfa. Zaczynajmy. Dobra, to ja zacznę od tego, że zagrywam kartę lasu i idę do Nowigradu, gdzie mogę zagrać w kościanego pokera. Kamil. Czyli konody. Oczywiście ja muszę wejść ze złotówką, a dwa wchodzi od gracza neutralnego, którego w karczmie spotkałem. Co on ja tam wyrzucił? Gracz neutralny przerzucam pierwszy. Proszę tak. Bardzo. O, mam dwie pary. Mamy dwie pary, dobra, w takim razie... Będzie ciężko. W takim razie będzie ciężko. Idziemy na trójkę. Nie ma trójki. Porażka. Tak w życiu bywa. Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej. Idę do Hank's Force. Ten potwór to może tak w pierwszej turze, nie będę się na niego rzucał. Na razie tam jest. Mogę podnieść swoją umiejętność. Która to umiejętność jest, Piotrek? Nie, umiejętności możesz tu podnosić. Tutaj masz zabranie trochu. Dobra, monetka i... Ale monetka, jeżeli masz 0, a masz 1, więc tak, nie dobierasz? Nie dobieram. Mhm. I biorę misję na trop, na dowolnego potwora. Czyli w tej chwili na gniazdo guli, no i kładziesz na tym jedną złotą monetę. Tak w sensie... Jest. I odwracasz sobie, że to masz w 16 do zdobycia. I musisz teraz się udać w dalekie krainy, żeby dowiedzieć się czegoś na temat potwora. No to ja ostatnią kartą idę do Wizimy tutaj. Nie dostanę monetki, ale mogę usunąć dwie karty. W takim razie usunę tę i tę. Ja przesunę, dołożę dwie nowe. Mhm. I możesz się czegoś nauczyć chyba. I teraz... Nie, tutaj nie mogę się niczego nauczyć. Jeśli chodzi o nowe znaki, karty i tak dalej. Ale najpierw nowe eksploracja. Tak, eksploracja. Tutaj mogę zrobić eksplorację, więc Kamil, poproszę, abyś przeczytał mi z okolicy. Ja może okolicę będę eksplorował. Pod miast. Na szlaku spotykasz włóczęgę. Z nieba mi spadasz, Wiedźminie. Idę do mostu. Ustawili się tam w siedmiu i biorą myto za przejazd, a mnie na to nie stać. Gdybym miał cię obok, to inna sprawa. Brakłoby im odwagi. A tak, wnuki nie zobaczą dziadka. A, udaj się z nim do przeprawy. B, grosza dajże brakowi, sakiewką potrząśnij. Nie zaśpiewam tego, ale... Grosza dajże brakowi. Mężczyzna z wdzięczności przyjmuje od ciebie pieniądze. Potem, nim zdążysz zareagować, chwyta cię za dłoń i łokieć. W jego oczach dostrzegasz krótki błysk, przychodzi cię dreszcz. Odrzuć jedno złoto, podnieś poziom najsłabszego atrybutu. Czyli rozumiem, że dowolnego. Czyli dowolnego, bo mam akurat wszystkie najsłabsze, to wybieram kombat. I to zrobię tutaj discard tych. Mhm. Dobra. To ja wyruszam na polowanie w takim razie. Może jeszcze nie będę się bił z potworem, ale na razie sobie wyruszę szlakiem. I tu mogę rozwinąć umiejętność. I podnoszę sobie w tym wypadku armor, jako moją umiejętność specjalną. Teraz sobie wyruszę jeszcze do Sintry, żeby trochę nauczyć się alchemii. Sobie w tym wypadku dobiorę kartę i gdzie my je mamy? Tutaj, tak? Podasz mi jedną, Bartek? Dziękuję ci. Proszę bardzo. Dobra. Przyszłościowo będę mógł napić się mikstury w czasie walki, stracić tarczę, by natychmiast zabrać dwie karty ze swojej talii. Na pewno mi się to przyda. A, pójdziemy sobie na Nowigradu zagrać sobie w kości. Także ktoś jakby mógł ze mną będziesz tak pograć. Szczęśliwe. Najpierw ten, monetka. Mhm. Dobrze, więc ja wchodzę z stawką i gramy. Przerzucę, bo tutaj wpadło w dziurę. Dobra, dwie szóstki, jedziemy na trzecią. No powiedzmy, że... O,
Dwie szóstki, dwie czwórki. Niedobrze. Ja zacząłem już widzę dwóch czwórek i dwie dwójki, więc mam niestety słabszą parę i teraz się zastanawiam, czy iść w trójki bardziej, czy... A, chyba zaryzykujemy i pójdziemy ten... Co mówi statystyka. Tak jest. Oszukała cię statystyka. Oszukała mnie w tym wypadku, no. 6, 6, 5, 4, 3... Porażka. Niespecjalnie, niestety. Także pieniądz do banku. Został w karczmie. No cóż, i tak bywa czasami. Dobra, więc mi jeszcze zostały góry, więc pójdziemy sobie potropić potwory. Więc idziemy tutaj i mogę wybrać jednego potwora, żeby go tropić. Z rodzajów. Tak jest. Więc wydaje mi się, że w tym wypadku wezmę... Już nie będę tobie robić konkurencji, bo widzę, że ty pierwszy dotrzesz, żeby odebrać trop, więc powiedzmy, że weźmiemy sobie wodę. I na tym monetkę bym poprosił, żeby tak położyć. I odkrywasz żeton. I odkrywam, więc na... 12. O, no to może się spotkamy tam, bo to bardzo, bardzo blisko. Do zobaczenia w takim razie tam. Nie można tego wykluczyć. I czas na przygodę. Więc ja poproszę miasto w tym wypadku. Czyń honory. Zobaczmy, co się wydarzy. Wąsaty mężczyzna wznosi kufel. Wtóruje mu cały stolik. Zdrowie wiedźmina. Zdrowie. Po przegnaniu potworów z okolic kapliczki Wiecznego Ognia zyskujesz tu status bohatera. A. Poproś o najlepszy pokój, na pewno nie będą protestować. B. Powiedz z pokorą, że walka z potworami to praca, jak każda inna. Nie będę pokorny, więc poproszę numer 1. Noc spędzasz w wygodnym łóżku, a rano karczmasz wita cię ciepłą strawą. W etapie trzecim dobierz o jedną kartę więcej. Zamiast następnej eksploracji, gracz po prawej czyta ci kartę zdarzenia 55. Okej, okay. Więc ja to zachowuję, kładę sobie i w przyszłości czeka mnie fajna przygoda na pewno. I ostatnia rzecz, co? Dobieram jedną więcej, dzięki temu, że odpocząłem sobie. Cztery karty. No i coś kupujesz. Tak jest. I poproszę pierwszą z brzegu kartę żółtą. Więc ona w tym wypadku za darmo i ona idzie na discard, tak? Nie, do ręki. Do ręki, super. No to nawet lepiej. Dobrze. Przyszła tura będzie na pewno rewelacyjna dla mnie. Kamil. Okej, okay, to ja sobie troszkę pobiegam. Najpierw sobie pójdę po eliksir. Następnie się wrócę, skąd przyszedłem, żeby wyszkolić się w mojej umiejętności specjalnej za 2 złota. Przejdę tutaj, by podnieść swoją walkę o 1. Idąc dalej, przeniosę się tu, by podnieść swoją obronę o 1 za 2 złota. I ostatnią kartą przeniosę się tutaj, by podnieść swoją alchemię i wejść na drugi poziom. Nie wygląda to dobrze. Wiemy, kogo trzeba celować. I eksploracja. To ja może też wieś. Trafiasz do wsi, która najlepsze czasy ma już zdecydowanie za sobą. Od chuderlawej kobiety, rozwieszającej pranie przed chatą, dowiadujesz się, że wieś trawi jakaś zaraza. My z dzieciakami i starymi pijemy tylko wodę ze studni. Tej ze strumienia nie łykamy. Kto pije ze strumienia, ten ginie. A. Zbadaj ciała zmarłych. B. Rozejrzyj się przy strumieniu. Przy strumieniu. Dobrze. Nekery zaległy się pod pobliskim mostem, gromadząc ciała zamordowanych podróżników. Woda pełna jest trupiego jadu. Potworów jest naprawdę dużo, z trudem je przepędzasz. Mieszkańcy dziękują za pomoc. Mój brat za młodu opuścił wieś wraz z armią. Jeśli go odnajdziesz, poproś, by wrócił. Znów musi nas tu być więcej, prosi mąż napotkanej kobiety. Obniż poziom obrony. Misja, woda i tutaj jest... Aha, czyli gracz po prawej czyta ci kartę zdarzenia numer 3. Zwróć to na jedynkę i masz misję z wodą, tak? Więc to będzie konkretnie. I jak tam się udasz, to będziesz miał zdarzenie numer 3, tak? Wtedy. Okej. Okay. Masz side questa takiego swojego. Dobra, ja odrzucę jedną, żeby kupić tą kartę za 1. Mój ruch, zatem idę na spotkanie z Piotrkiem. No.
Źle to pachnie. Zaczniemy od tego. Na razie na spokojnie, to jeszcze wiesz, zapoznajmy się. Nie musimy od razu skakać sobie do gardeł. Dostaję tam jedną złotóweczkę. I możemy teraz zagrać w pokera. Zatem ja wchodzę za jeden. Masz pieniądze. Wchodzisz tak za jeden. Wieśniacy wchodzą za jeden. I przechodzimy do rzeczy. Twój przerzut pierwszy. No, mi się to już całkiem podoba. To już inna zabawa. Takie dwie pary, co właśnie... No, liczyłem, że jakaś trójka. Niedobrze, okej. Idziemy na trójkę. Moja strategia z poprzedniej... Idziemy na trójkę. Nie ma trójki. Ale masz słabszą. No czyli ja całą kasę zgarniam. Cała kasa dla ciebie. No to... Dziękuję. To bardzo, bardzo owocna gra w pokera. Dobrze. Dobrze, zaczynam. Okej. Idę w takim razie z powrotem do Wizimy, żeby wyżebrać jedną złotóweczkę. Teraz przejdę się do Ban Art. Po to, żeby podnieść swój poziom alchemii. Znaczy tutaj czy tutaj? Bo jak stamtąd idziesz, to... Stąd? Aha, okej. Tutaj jest ścieżka. Tak, okej. Dobra. Wszystko w porządku. Mhm. Podniosłem swój poziom alchemii, a teraz Kamil, myślę, my zagramy w pokera, bo już jedną monetkę z portem zarobiłem. Może w końcu się uda. Uwielbiam, jak on zaczaja się do walki, a jednak zagramy w pokera jednak. Ja tak... Wiesz, tak na przywitanie, tak? Nie, podasz mi kości. Mówię, nie. Nie trzeba od razu zaczynać. O. No. Trzy szóstki. Dobry początek. Może nie będzie trzeba przerzucać. Nie będzie trzeba przerzucać. Tym razem zwycięstwo. Zwycięstwo po mojej stronie. No i teraz pójdę ostatnią kartą. Nie ten Wiedźmin, do Gortur Gwed, po to, żeby podnieść swój poziom. Płacę dwójkę i podnoszę swoją obronę. No i kończę, przechodzę teraz do eksploracji. Kamil, jakbyś mógł mi przeczytać kartę miasta, myślę, że czas na eksplorację miasta. Stary badacz, któremu czasem przynosisz próbki, także teraz jest wdzięczny za dostarczone przez ciebie szczątki. Dzięki twojemu poświęceniu jego prace nad środkiem tępiącym archespory ruszą z kopyta. W ramach podziękowania, zgodnie z umową, pozwala ci spędzić cały dzień w swojej biblioteczce. A. Poszukaj informacji o potworach. B. Poszukaj informacji o innych szkołach. Poszukaj informacji o potworach. Księgozbiór badacza pełen jest białych kruków. Strzepujesz kurz z jednej z ksiąg. Lektura pozwala ci zdobyć wiele cennych informacji. Dobierz wszystkie nieposiadane tropy. Dobra. Ja mam wszystko przemyślane. Więc jedziemy w tym wypadku tutaj, do Kaer Seren. Idę sobie potrenować, co mi w tym wypadku kosztuje dwie monety. No, monety odrzucam i podnoszę sobie walkę. Dobra, i co, wrócimy chyba zawalczyć z potworem. Spróbujemy, a trzeba być odważnym. Dobrze, więc co, trzeba przygotować, z gniazdem guli. Podczas pierwszej tury gracza potwór może odrzucić maksymalnie dwie karty bez względu na liczbę otrzymanych obrażeń. Mhm. I trzeba przygotować talię tych 10 kart. Mhm. No to oto twoja chwila prawdy. No, przygotowałem się, bo potrenowałem walkę, mam jakąś tam zbroję, zobaczymy. Dobra. Mamy tutaj 10 kart. Nie mam żadnego tropu, więc. Więc zaczynamy potwór. Jak najbardziej. Zaczynamy od potwora. Dobra, gryzie. Dolny efekt. Gracz otrzymuje obrażenia równe swojemu poziomowi alchemii. Mój poziom alchemii to jest 1, więc jedno obrażenie, więc jedną kartę z ręki, tak? Wchodzi na tarczę. Na tarczę wchodzi. Czyli tarcza spada. Zniżam sobie tam. Tutaj, tak tam. Jest. Okej. Okay. A drugie byłoby 5 obrażeń. Mhm. No dobrze. Moja umiejętność specjalna, że raz na walkę, jeśli mam 0 tarcz, mogę dobrać kartę albo odzyskać straconą tarczę.
Ja chyba sobie w tym wypadku dobiorę kartę. I teraz ja zagrywam. Więc w tym wypadku pójdziemy sobie tak i pójdziemy sobie tak. Czyli w tym wypadku co? Dobieram jedną kartę, tak? Więcej. Jedną kartę więcej. Przed następną jakby fazą bitwy, tak? Jedną kartę więcej. A w tym wypadku dwa obrażenia zadaję. Tak. No to dwa obrażenia wchodzą w gula, który stracił dwie karty. Jedną czy dwie odrzuciłeś? Odrzuciłem dwie. Dobra. Czyli łącznie trzy, czyli zostało mu 7 życia potencjalnie, tak? Tak. Tak. Dobrze, więc ja dobieram 3 karty, bo tu jedna bonusowa z tego i mój poziom walki to jest 2, więc łącznie 3. I teraz gul będzie szarżował. Kamil wybiera szarżę. Szarża. Gracz usuwa jedną wybraną kartę z ręki. Pusta ręka z wierzchu talii. Okej, to ja odrzucam w takim razie jedną kartę całkowicie i teraz mogę się zemścić, więc ja po prostu zagram dwa obrażenia z jednej karty i zobaczymy. Jeszcze niestety będzie... Dwa obrażenia przyjęte. Mhm. Ja dobieram sobie dwie karty i potwór. Dobra. Potwór atakuje, tym razem będzie szarżował. Ach, 4 obrażenia były na gryzieniu. Dobra, szarża. Gracz odrzuca losowe karty z ręki. O nie. Czyli jeśli pusta ręka, to z wierzchu talii. W liczbie zależnie od poziomu potwora. To jest potwór poziomu pierwszego. Jedną losową. Zatem jedną. Znowu zły wybór. Ale zobacz, wszystko jest ten, wszystko legalnie. No to 3 życia, dasz radę? Myślę, że tak, bo teraz wypiję sobie miksturę, słuchaj. Obniżę sobie jedną tarczę po to, żeby dodać dwie karty stali. I liczę, że jakieś kombosy z tego poskładam. Potwór pierwszego poziomu chyba nie wymiękniesz. No. Bywało lepiej, powiem tak, bywało lepiej. No zadam chyba maksymalnie 2 obrażenia, wydaje mi się. Więc zagrywam tak, żółtą, żeby przyszłościowo sobie zyskać kartę. Połączymy to sobie z brązową kartą. Więc w tym wypadku tak, jedną odzyskuję kartę na rękę i zadaję 2 obrażenia. Jednocześnie discarduję, tak? Jedną kartę z ręki. Nie, dobierasz jedną mniej. Będziesz dobierał jedną mniej. Jedną mniej dobieram, dobrze. Dobra, wchodzą 2 obrażenia. Dobra, niech będzie to, ta szarża niech będzie. No weź mnie, nie wykończ. Przechodzi ten, jest szansa. Masz 4 karty, już bywały takie karty, że zadawały 4 obrażenia. Ale nie no zły wybór, znowu zły wybór, no. Taki fart, no i chyba da radę z tym potworem. Zobaczmy, gracz odrzuca losowe karty z ręki. Znowu jedną. W liczbie zależnej od poziomu potwora. No i jedną, niestety. No i ja potworowi się skończyły karty. Od razu niestety. Dlaczego niestety? Dałeś radę. Wszystko jest okej. No, ale teraz jeszcze, słuchaj, muszę... Ale potwór już była zero. Ostatnia, to już była ostatnia karta. Ostatnim tchnieniem jeszcze mnie próbował tam... To już jest twoje zwycięstwo. Tak jest. Tak, także udało mi się pokonać gulę. Dzięki temu dostaję właśnie trofeum. I przede wszystkim tak jedną monetę bym poprosił za to, że udało mi się pokonać. Proszę bardzo. To mnie niestety troszkę wykończyło, więc teraz będę musiał sobie usunąć. Dostaję jeden punkt zwycięstwa, to jest najważniejsze, bo o to tu wszystko się rozgrywa. I jedną kartę muszę sobie... Dobra, tymczasem ja muszę swój trop na gula, jak również misję... To mi się bardzo podobało, bo tak, ty szukałeś gdzieś tam w górach, a już w górach nie mam, bo góle już są, wiesz, już wycięte są. Także to jest moje trofeum, słuchaj. To też jeszcze przetasuj tam. Tak jest. I na nowy żeton z górami. Bo nowy potwór już nie będzie w górach. Dobra. Czyli potwór dwójka teraz będzie wchodził? Tak. No i wchodzi nam. Nowy potwór wejdzie w Doldate, czyli czternastka. Gdzie mamy tego potwora? Tak. Dobra, mamy go. Gryf. To jest gryf akurat. Więc ja już na przyszłą turę sobie 3 karty, tak? Dobieram. I jeszcze figurka gryfa. To na dno może gdzieś tam na przykład. Figurka gryfa wrzucone. Do Doldate. Proszę bardzo. Ale za kapier. Dobrałeś, kupiłeś? Tak ten? Jest. Jeszcze nie brałem karty, więc nową tutaj biorę. Zielone karty, więc może... No poproszę niebieską. Niebieską. W sensie niebieską kartę. Tak jest. Okej. Okay. Musisz jedną odrzucić. Dobra, ja sobie pierwsze po prostu przejdę do Kaer Morhen i nic tam nie zrobię ciekawego, bo niestety, ale ktoś mnie pozbawił złota. Pójdę sobie tutaj do Wiedźmina ze Szkoły Niedźwiedzia i myślę, że pokerek
Czyli jedna moneta ode mnie. On jest słaby, on dopiero co teraz. Jedna od wieśniaku. Przegrał, tutaj odpoczywał. On jest wspaniały. To jest moment, to jest ten moment. To jest ten moment. Dobrze, gramy. Ja potrzebuję tam do misji się dostać mojej. Ja jestem, wiesz, oddany. Zaraz przyjdę was pogodzić. No, jeden, dwa, trzy. Czwóreczki mi brakuje. No to przerzucaj. Chociaż... Tylko od razu... Albo... Dobrze, to może te trzy przerzucę i będę liczył, że... Dwójka, trójka, coś takiego. No... No jedna ja para. Nawet nie muszę przerzucać, bo ja mam trójkę. Aha, no to gratulacje. Okay. Zbogaciłeś się moim kosztem. Wezmę sobie trzy monety i wezmę sobie trop leśny. Tutaj na Bargesta. Podasz mi? Tak. Jeden. Ja sobie sprawdzę, gdzie ten trop jest. W szóstce. Monetę kładziesz, tak? I monetę na niego. Mhm. Czyli w sumie mam niedaleko, co prawda teraz już tam nie dojdę, ale idę. Postawisz mnie tam na jedynce. Ja sobie zobaczę tą misję. Gracz po prawej czyta ci kartę zdarzenia 3. Odwiedzasz garnizon, by zapytać o brata mężczyzny z wymierającej wsi. Odnajdujesz go z łatwością, ale mężczyzna kręci głową, gdy słyszy, o co go proszą. Jestem lekarzem, idę z armią. Wracając, nie uratuję tylu istnień. Muszę zostać. Wiem jednak, że odnalezienie mnie musiało cię wiele kosztować. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Możesz poprosić o uzupełnienie składników na eliksiry, albo poprosić o medykamenty. Składniki na eliksiry. Mężczyzna chętnie dzieli się z tobą swoimi zapasami. Zignoruj limit i dobierz do 5 eliksirów. Wow. No to facet ci faktycznie pomógł w przygodach. Okej, okay, czyli teraz to, odrzucenie. To odrzucę jest tutaj. Bogaty ten lekarz. Bardzo, właśnie. Wow. No i eksploracja. To ja bym znowu chyba poszedł do wioski. Wioski, czyli... Tak, tak. W sensie, to, znaczy, w sensie okolice. Okolice, okolice. Okolice dziczy. Tak. Lasu. Konni jadą we trzech, jeden za drugim. Ręce tego pośrodku spętane są grubym sznurem. Więzień ma nie więcej niż 16 wiosen. Gdy mijasz ich na trakcie, chłopak krzyczy. Pomóż Wiedźminie. Czyś nie walczysz z potworami? A jak nazwiesz tych, którzy porywają syna Kamesa, by szantażować ojca? Odpowiedź A. Przedsiębiorczy buntownicy, tak ich nazwę, albo B, zaatakuj dwóch zbrojnych. Wybieram opcję A, ja walczę z potworami, nie z ludźmi. Eskorta więźnia wybucha śmiechem. Ten na przodzie mruga okiem i rzuca ci lekki mieszek. Dobierz 3 złota. O. A tak się zarabia na ukrywaniu przestępstw. Przepraszam bardzo, jakich przestępstw? Dwie i to przetasuję. I coś nowego możesz sobie. I na pewno wezmę to za 0. Dobra, to ja już kontynuuję. Ja zacznę od zagrania dwóch kart, żeby pójść do Beauclair, tam dostanę miksturę. Czarna krew, natychmiast zadaj jedno obrażenie w tej turze walki. Możesz zagrać tylko jedną kartę w serii. Mocne. Dobra, następnie karta z wodą, żeby pójść do Lok i Her. Tutaj zagram z przypadkowymi ludźmi. W przypadkowi pokera. Ludzie bardzo się cieszą. Przypadkowy spotkany człowiek. Dawaj, graj, graj. No, rzut całkiem, całkiem. Trójka, to są wygrałem. Dwie pary. Niestety. Przerzut niepotrzebny. Tak jest. Pieniądze lądują w sakiewce. Dalej grosza Wiedźminowi. Dawaj, gryfa. A teraz... 15 teraz, życia tylko. A teraz idę tutaj, po to, żeby podnieść swój poziom mojej umiejętności specjalnej. Mhm. I w tym momencie również rośnie mój level, a w związku z tym dobieram kartę. Dobra, to ostatnia karta, idę do Cintry po to, żeby dostać kolejną miksturę. Po zagraniu serii zagraj jedną dowolną dodatkową kartę z ręki, ignorując przedłużenia. Świetnie. Ruch zakończę eksploracją. Tym razem pójdźmy do miasta. Kobieta na łóżku zawodzi. Świeże poparzenia na jej twarzy wyglądają okropnie. Prawdopodobnie już nigdy nie odzyska wzroku. Od jej syna dowiadujesz się, że kobieta nie pochodzi stąd. Przyjął ją pod dach, gdy banda znudzonych wyrostków w tej okolicy wymyśliła sobie zabawę. Udają się do lewiska starej mantikory i zdobywają jej jad. Potem wkradają się na dachy, by wylewać żrącą ciecz na przypadkowych przechodniów.
Pechowo trafiło na jego matkę. A. Ulżyj kobiecie w cierpieniu. B. Dowiedz się, skąd pochodzi kobieta. Chyba postanowię ulżyć jej w cierpieniu. Maści i okłady, które przyrządzasz, przynoszą kobiecie ukojenie. Usypia. Syn jest wdzięczny. Odrzuć 2 eliksiry, dobierz 3 złota i dobierz dowolny trop. No, wiesz. Ale to trop to na pewno super, bo... Podoba mi się, ciągle z kompletem. Ja? Podoba mi się, jak próbujesz go pocieszyć. Tak jest. No, zastanawiałem się, w jaki sposób ulżę jej cierpieniom. No bo to są wybory, wiesz, takie etyczne, czy wiesz. Tak, czy na przykład pomaga przedsiębiorcom. Tak jak Kamil, czy chce się wzbogacić, wiesz, na niewolnikach, czy pomóc. Mogło być różnie, dobra. Jeszcze się możesz tam, no, dobierz sobie nową rękę i tak. Ten. I sobie jakąś tam kartę, a w tym czasie ja już po prostu zacznę na swoją turę. Zamulać. Dzięki temu, że pokonałem ghoula, jak będę kończył na terenie wodnym, będę mógł dobrać eliksir, więc fajnie byłoby, jakbym zakończył faktycznie na terenie wodnym. Zacznijmy od tego, że do Kermoren pójdziemy, żeby się podszkolić. I w tym wypadku zapłacę 2 monety. Proszę, wyjeczkę do banku. I się podszkolimy w obronie. Więc teraz też tarcza mi rośnie. Przyda się na pewno. Przyszłe bitwy. I teraz tak. Mogę dwie karty zagrać, tak, żeby inny symbol. Tak. Mhm. Więc w tym wypadku no, pójdziemy sobie na ten wodny. Troszkę pusta tura, taka bardziej eksploracja, kombinowanie. Ale w tym wypadku sobie zwiększamy alchemię. Tak. I dzięki temu poziom. I dzięki temu poproszę jedną miksturę. Też się dobieram. I w razie czego mogę jeszcze się ruszyć dzięki tej jednej karcie. Ale niespecjalnie, no mógłbym się cofnąć jak Ermoren, ale z kolei złota tam nie mam. Więc w tym wypadku faktycznie nie będę tego używał po prostu. Więc dzięki temu, że udało mi się ghoule pokonać, to jeden eliksir dostaję. I mam specjalną przygodę, którą wcześniej gdzieś tam kontynuację będę miał, już się boję, co tam mnie czeka. Tutaj zamiast eksploracji gracz poprawi, czyta ci zdarzenie 55. Więc najpierw dostrzegasz krzyże zdobiące ich zbroje. Dwóch rycerzy w pełnym rynsztunku nadjeżdża z naprzeciwka. Stój, Wiedźminie! Zakon Wiecznego Ognia znajduje cię winnym głoszenia herezji. W okolicy kapliczek Wiecznego Ognia nie mogły pojawić się potwory, których przegnaniem się chwalisz. Karą za herezję jest śmierć. Rzuć kością i dodaj 2 razy twój poziom obrony. Mhm, czyli mam poziom obrony 2, czyli to plus... Czyli 5 plus 4, tak? Bo 2 razy 2, czyli 9. Strać wszystkie tarcze. Dobierz na 100 z kart odrzuconych wybraną z odkrytych kart akcji o koszcie 1. Mhm. To lub ta? Może być ta fioletowa. Fioletowa, czyli tam ta. Okay. Ta. I ona idzie na 100 z kart odrzuconych. Na 100 z kart odrzuconych. Okej, okay, no mogło być gorzej. Dobrze, więc po eksploracji jeszcze dobieram karty do 3 i jeszcze mogę czegoś się nauczyć nowego. I poproszę cię, Kamil, żebyś mi podał środkowo tam niebieska taka. No, to jest to 0. Dziękuję. Proszę cię. To ja najpierw właśnie się udam do Nowigradu. Zdobędę sobie tą jedną monetę. To jest niebieski. I będę miał trop. I od razu tam jedną monetę chciałbym postawić, żeby zagrać w kości. Od razu przegrać w kości. Tak się żyje, no. Ile można, wiesz... Za dużo kasy w kieszeni. Tak, to aha, bardzo. Tu mam te. Dobra. No, jedna para. Dobra, no to... Ta jedna i wyższa jest. Jedziemy na czwóreczki. Tak o, jest, trójka. Niestety, źle, jest źle. No, nawet 2 pary nie wystarczają. Porażka. O. Niestety. Łatwo przyszło, łatwo poszło, nie? Znalazłeś kasę. Było grać. Hazard to nie jest wyjście. Idę w góry, jakby, żeby zapomnieć o porażce. Zaszyć się. I tu rozumiem, dostaję... Jakbyś nie miał monet, to byś ten... To w takim razie wziąłbym tą wodną. I odsłaniam sobie i kładę na tym... Monetę. Piątkę, gdzie ty to masz blisko gdzieś? Idę dalej w góry. Właśnie piątka jest tam, w tamtą stronę. Aha. Przejdę sobie tutaj i... Dobra, ulepszę sobie walkę, czyli za 3 monety.
Przejdę sobie tutaj i podniosę sobie alchemię. Rozumiem, że nie mogę teraz dobrać, bo mam 5, nie? Ale... Czy mogę uciec z walki po prostu, słuchajcie? No i chciałbym powalczyć z tobą. Dobrze, no spodziewałem się tego prędzej czy później, że wiedźminie przyjdziesz tutaj, żeby się klepać. Ja myślę, że obstawię, że wygra Kamil. Ale do, ja sobie... do pierwszej krwi, nie? Jak ten, w podstołówce. I kto pierwszy? Atakujący. I zacząłbym od użycia eliksirów. Dlaczego ty na mnie nie postawiłeś? No to jest najważniejsze pytanie. Życie, hazard, nie wiem, co jeszcze mogę odpowiedzieć. Jeśli masz maksymalnie jedną kartę na ręce, natychmiast dobierz dwie karty ze swojej talii. Mhm. No to tam cały składzik ma różnych tych dopalaczy. Czy już wiesz, no. Skąd się wziął mój wybór? Dobra, odrzuć jedną dowolną kartę z ręki, by natychmiast zadać dwa obrażenia. Więc dwie tarcze tracę. Mhm. Dobra, to tyle jeśli chodzi o moje eliksiry na razie. I to był już twój jeden cios. Czy nie, to na razie, jeszcze nawet nie za... na razie był eliksir, jeszcze combo, jeszcze musi combo pójść. Nawet się nie zamachnął. Ja się przygotuję na następną turę, czyli ja sobie po prostu podniosę tarczę i dobiorę o jedną kartę więcej. Dobrze. Także ja użyję umiejętności specjalnej, jak mam zero tarcz, dzięki temu mam zero tarcz, sobie mogę dodać jedną i jedną kartę dobrać. Mogę teraz nawet jedną, słuchaj, jeszcze wypić moją miksturę, bo ja też mam mikstury, słuchaj. Stracić jedną tarczę, by natychmiast dobrać dwie karty ze swojej talii. Więc pójdziemy tak ofensywnie i faktycznie jedną tarczę sobie zejdę i dwie karty z talii. To jest użyta mikstura. Tylko czy mi to pozwoli na jakiegoś kombosa? No tak średnio bym powiedział. Więc zagrywam tak, tak. Najpierw niebieską, połączymy to z brązową, więc... 4. Tak jest. Czyli tutaj spadam o 2 i dwie karty. Także dobieram jedną kartę mniej. Mój kombat to jest 2, więc tylko jedną niestety będę dobierał. To ja zagram jaskółkę, czyli odnowię sobie jedną tarczę i po prostu dobiorę jedną kartę mniej w następnej turze. Ty masz już zero tarcz, nie? Tak. Okay, wszystko, to... wszystko wejdzie jak w masło. To cieszy trochę. Bez większego znaczenia. Zagram tak, czyli 2 obrażenia i dobiorę jedną kartę więcej. W tym wypadku ja w tej turze mógłbym się bronić, ale wolę jednak ofensywniej. Po prostu 2 obrażenia. Okay, to masz te tarcze. Tarcza. Tak, jedną kartę. To w takim razie zagram tak. Już nie będę dobierał. Czyli 2 obrażenia. Tak. Niedobrze. 3 najfajniejsze karty wszystkie. No to może ja po prostu tobie tak... No spokojnie, jedno obrażenie. To ja odrzucę jedną kartę. Teraz już wiesz, już na wymarcie, już będzie jedna i tak to się wykrywali. To ja zagram, tak, nie czyli wrócę sobie jedną tą kartę na rękę z powrotem, podniosę sobie tarczę i tobie dwa obrażenia. Czyli jedna tutaj i jedna z ręki. No nie będę na tarczę szedł. No okej, zostałem z 2 kartami. Ty masz jedną na ręce? Tak. I tarczę masz jedną niestety. Tak. Niestety. Blisko. So blisko, close. Blisko, tak. Jedną. To tak, no i ja ci zadaję to ostatnie obrażenie. Tak jest. I wygrywam. Ostatnią kartę. Tak, ostatnia karta. Ale wyrównamy pojedynek. Oni już, już leżeli na ziemi. Już tam, ostatkiem sił. Ale przeraziłeś mnie w pewnym momencie już, jak zobaczyłem, że akurat mi zrzuciłeś te dwie najmocniejsze karty po prostu. Miałem miksturę, że się dobie stali, tylko że moja talia już nie istnieje, więc gratulacje, bo zdobywasz punkt dzięki temu. Jesteś niebieski. 2 złota zdobywam chyba też, bo jesteś na drugim poziomie, tak nie? Jest. Bartek dobrze obstawił, więc też jak najbardziej zarabia na tym. I dostaję jedną twoją kartę, tak. Poznaję sekrety Szkoły Niedźwiedzia. Tak. Walczą do końca. No i jedną kartę usuwasz. Jedną, bierzesz całą rękę, cały discard i jedną sobie tam usuwasz i dopiero nowe karty. Okej. I teraz na koniec walki podnoszę sobie tarczę do poziomu oryginalnego. Usuwam jedną z tych kart.
Jeszcze czekaj, czy jakąś tam przygodę odbywasz, coś? Poza biciem ludzi, walka, eksploracja, tak medytacja. Jest, tak. On tak uszczypliwie, wiesz, pyta. No dobra, to teraz ja zagrywam wodę tutaj, podnoszę swój level tarczy. Teraz z powrotem góra po eliksir. Następnie tutaj podnoszę swój poziom combat. I teraz tu podnoszę swój poziom umiejętności specjalnej. Czas na eksplorację, Kamil. Uprzedził mnie! Jakbyś mógł mi przeczytać... Nie, on eksploruje. Będziesz, okolice. Może zdążysz. Nie sądzę. Może zdążysz. Okolice. Poproszę eksplorację okolic. Zmierzch zastał cię głęboko w dziczy. Długo eksplorujesz. Trop, który prowadził się przez ostatnie godziny, urwał się. Gdy zachodzi słońce, okolice spowija nieprzenikniona dla zwykłego oka ciemność. Czujesz, że niebezpiecznie będzie podróżować dalej samotnie. Pora odpocząć. Gdy rozglądasz się po okolicy, nachodzą cię wątpliwości, czy zdołasz rozbić tu obóz. A. Spróbuj rozbić obóz. B. Spróbuj dotrzeć do najbliższej osady. Idę do osady. Do wsi docierasz po długiej i męczącej podróży. Los wynagradza ci jednak ten znój. Nad ranem wieśniacy proszą cię o pomoc w zebraniu ziół i grzybów o właściwościach medycznych. Chętnie płacą za twoje wsparcie. Dobierz 2 złota. Zebrałem grzybki. Mm-hmm. Ktoś za to zapłacił. To ja w takim razie idę sobie... tutaj, żeby ten trop zdobyć. Mm-hmm. Więc po prostu zdobyłem trop na... potwora z bagien. I... ja po prostu za 2 karty idę, żeby miksturę pozyskać. Proszę cię. Dzięki. I to będzie wszystko. Poproszę w takim razie w mieście, przygodę w mieście. Proszę. Przygoda w mieście. Pochodzący z Oxenfurtu bibliotekarz i miłośnik nauki zaprasza cię do siebie, by pochwalić się pokaźną biblioteczką. W zbiorach dostrzegasz kilka wiedminaliów. Dzieła o wiedźmińskim fachu nie są łatwo dostępne. Przeczytaj o wiedźminach, albo przeczytaj o potworach. O wiedźminach w takim razie. O niektórych z opisanych tu technik słyszysz po raz pierwszy. Zdają się śmiertelnie niebezpieczne. Korzystając z nieuwagi gospodarza, wyrywasz tę stronę. Pozostaw tę kartę przed sobą. Następne podniesienie poziomu atrybutu w szkole jest o 3 złota tańsze. O. Ale minimum 1. Odrzuć tę kartę po użyciu. No to właśnie tego potrzebowałem. Dziękuję opatrzności za takie karty. Aha, i jeszcze miałem pozyskać kartę z toru, więc może po prostu za 1 tę niebieską poproszę. Tom, tak jest. Proszę cię. Zużywam tą kartę, żeby wejść tutaj. Pozbędę się zerówki jednej, żeby wziąć sobie magiczną pułapkę. I chciałbym zawalczyć z Bargestem. To rozumiem, że się będzie odświeżało. Na początku tracę 1 tarczę. My też Bargesta, tak? 1 tarczę. Tak. Tracisz 11, przygotuj bartek zdrowia dla Bargesta. Przetasuj, 11. I będę pierwszy atakował. Dobra, to zacznę od takiego ataku. Za 3 i dobiorę normalną liczbę kart. Normalno, tak. Plus 1, minus 1. Plus, tak jest. 3, tak? 3. Mhm. Raz, 2, 3. Rzuć kością, czy zaszarżować? No to dobrze, szarża. No i ładnie. 3 obrażenia. Czyli 1 starczy. Mhm. I raz. I 2. Ile on tam ma życia jeszcze? No, miał 11, 3 mu zadałeś. Raz na walkę, uważam. Gdy masz 0 tarcz w tej turze walki, odnów 1 tarczę, więc odnawiam. Więc zagram teraz takie combo. Czyli będzie 5 obrażeń, 1 tarcza w górę. 7 życia. I 1 karta mi wraca. Mhm. Czyli 5 obrażeń. 5 obrażeń. Nie, 4, bo to się nie liczy. Raz, 2, 3, 4. No to w takim razie tym razem weźmiemy ugryzienie. Gracz obniża poziom obrony o 1 i obrażenia w liczbie zależy od poziomu potwora, to jest potwór poziomu pierwszego. Tak, czyli obniżam tarczę do 1. No, mu 2 życia zostały, więc...
Mocniejsze sieknięcie. No to. No cóż powiedzieć, no. Udało nie dał rady, potworek. Teraz tak, dostajesz, niebieski dostaje punkt za potwora. Tak. Dostaje jedną monetę za Bargesta. Mhm. Jeden punkt ja tobie dodaję. Jedną karę za zmęczenie. Na 17 będzie. Dobra, to był pot, czyli ja tracę w związku z tym... las. Trop leśny. Mhm. Połóż to na ja też odrzucam mój leśny trop. Bies. Okay. Bies. O, to ten fajny. O, ten największy. Ten największy. O. Tak jest. On tak wygląda, jakby on miał jednak taranować, a nie gryźć. Teraz przetasowuję wszystkie karty, dobieram 3 i jedną z tych. Omijam fazę ruchu i przechodzę od razu do walki. Walczę z Archesporem, którego muszę odrzucić eliksir na starcie. Dobra, mam trop na las. W związku z tym zaczynam, dwie karty wchodzą i 3 obrażenia. Dobra. No to ja w takim razie gryzie. Ach, niestety, nie? Gracz obniża poziom alchemii o 1 i otrzymuje obrażenia w liczbie zależnej od poziomu potwora. Takie combo wchodzi, 2 obrażenia. I dobierzesz jedną dodatkową. Tak. Mhm. Dobrze, to w takim razie gryzieniem. Gryzieniem, mówię. O, i widzisz, 4, proszę. Tarcze. 2 tarcze i 2 karty. Tak to się robi. Tak to się wybiera. Dobra, no to mamy 5 obrażeń. Ile tam kart zostało? Mówiłeś? Coś wspominałeś? Raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze, potwór posprzątany. W związku z tym zdobywam za niego jedną złotą monetę, ponieważ był poziom pierwszego. Mhm. Tutaj punkcik ci dobijam. To powoduje, że będę musiał... ze wszystkich kart musisz jedną po prostu. Permanentnie. I tego sobie odwracasz, masz umiejętność specjalną. I jedną kartę zniszcz ze wszystkich, albo discardu, albo talii, albo... Nie wiem, ja już nie strzelam, co to jest. Moim zdaniem chyba południca. Południca, o, brawo. Zobacz, jaki znawca, uniwersum. Nowy znacznik dla wody, tak? W każdej turze gracz może odnowić maksymalnie jedną tarczę. Mhm. Ślad muszę niestety odrzucić, bo to już nie jest na południcy, jak to było na... Mhm. To ja w takim razie idę potrenować walkę. Kombat. No i to w zasadzie wszystkie moje karty, takie bardzo szybkie, więc poproszę od razu przygodę, może poza miastem, w dziczy. Po przepędzeniu upiora z okolicy udajesz się do wójta po nagrodę. Ten podejmuje cię pieczoną świnią i najlepszą gorzałką. Nim zdążysz napomknąć o zapłacie, mówi: coś zalęgło się w kanałach pod piwnicą mego dalekiego kuzyna. Jakieś rady od fachowca? A. Zbadaj sprawę, może zapłacą jeszcze lepiej. B. Jesteś tu po pieniądze, a nie dla dawania kolejnych rad. Zbadam sprawę. Ofensywnie. Udajesz się na miejsce. Maś na ścianach i okrutny odór dają ci do myślenia. Po dokładniejszym rozeznaniu się dochodzisz jednak do wniosku, że cokolwiek tu było, jest już daleko. Ale może wrócić? Warto więc zbadać sprawę u źródła. Misja woda. Mhm. O, ich daleko. Gracz po prawej czyta ci kartę zdarzenia 48. No i tutaj podlegaj tę kartę. Będziemy pamiętać tutaj, co tu jest. Ja sobie już idę tutaj i dobiorę eliksir. Bartek, podaj mi fioletową się. O, dziękuję. Idę tutaj i za 2 złota podniosę sobie obronę na drugi poziom. Ponownie. I ostatni ruch, przejdę sobie tam po kolejny eliksir. Tu. Nie tym? Nie tym. Niebieskim. Mhm. Zbroi się. I pójdę sobie. Te wioski mi dobrze robią, czyli okolice, dzicz. Powalone drzewo tarasuje trakt. Wyminięcie dębu nie stanowi problemu dla twojego konia, jednak kupiec, którego spotykasz, jest druzgotany. Lamentuje, że nie zdąży w porę na targ i nie będzie miał za co wykarmić rodziny. Może chcesz zobaczyć, co wiozę? Kastety, bełty, skóry, tanie to i niezłe jakości. A. Pomóż mu usunąć drzewo, albo B. Zapłać 1 złota, by kupić kastet. Ja jako, że pomagam przedsiębiorcom, to pierwsza opcja. Dobrze. Mężczyzna jest wdzięczny.
Możliwe, że dzięki tobie uda mu się zdążyć. W podzięce podarowuje ci nieco zużytą kolczugę. W etapie trzecim dobierz jedną kartę mniej. Podnieś poziom obrony. No jedną kartę mniej, ale kurczę, będzie ci się opłacało, myślę. Czyli teraz dobieram dwie karty. Mhm. Ale jesteś pancerny teraz. W zasadzie to zasadzałem się na potwora. Ale Kamil tak tutaj... No ale widzę, że jesteś uzbrojony w całą masę... jak zwykle. Ksirów. Gorzałki ma dużo, jak zwykle. Jak zwykle, no sok z gumy jagód i te sprawy. To są sprawy, na których ty się chyba nie znasz. Młody nie pił jeszcze. Dobra, myślę, że czas zaatakować tego gryfa, tym bardziej, że mam przecież trop w górach, czyli akurat na gryfa. Zagrywam kartę, która nie pasuje, więc dorzucam do niej złoto, żeby pasowała. Idę tutaj, jeszcze przed walką mogę wziąć trop, biorę misję na trop. I walczę z gryfem, mam trop, więc będę zaczynał, ale może to przygotujmy. Spójrzmy na jego umiejętność. Podczas całej walki poziom walki gracza jest obniżony o 1. Dobra, jedziemy z dwoma obrażeniami. Mhm. Szarża. 3 obrażenia. Czyli 3 tarcze. Tak jest. Zaczynam od czaru, czyli dobieram kartę odrzuconą. I jedziemy. To będą 3 obrażenia. Ja myślę, że to. No to słucham. Że szarża. Mhm. To samo. Dobrze wyszło ostatnio, to jedziemy. Szarża. 2 obrażenia. A tam byłyby 4. Mhm. Skrobiemy takim nożem do masła, a on ma, wiesz, maczetę. On ma dwuręczny nóż do masła. Dobra, 2 obrażenia, proszę. No to tym razem bierzemy gryzienie. No, 4 obrażenia. 4 obrażenia, okej. Okay. O. To jest 1. Tak fajnie, każdy musi liczyć, co to jest. Ile mu kart zostało? 2, 3, 4, 5. 5. Dobra. Dobra. Takie kombo wchodzi, zatem to będą 4 obrażenia. Mhm. I jedna karta mi wróci na rękę, no i teraz... Niech się dzieje. Zobaczymy, co będzie w tej ostatnia karta i teraz tak. Zdam się na ciebie. Dziękuję ci bardzo. Ostatnie szczęście przyniosłem. 3 razy była szarża, raz było ugryzienie, jeszcze raz ugryzienie. Dobrze, więc gryzienie, tak? Dajemy. Tak. Tak, zgodnie z poziom alchemii obniżasz o 1 i obrażenia zgodnie z poziomem potwora to jest poziom 2, więc niestety tylko 1 obrażenie, więc udało ci się. Jedną odrzucam, jedna została. Tak jest. Tak jest. W innej rzeczywistości byłoby lepiej dla nas. Potwór pokonany. 1 punkcik ci daje. Dostaję 2 monety. I to oznacza, że musisz 2 ogólnie z całej talii i 2 karty odrzucić całkiem. I 2 karty usuwaj. Tak jest. Podmień te żetony, 2 jest nowa. Mhm. 2 jest nową 14. Mhm. Orange i New Black. Bruksa. O. W każdej turze potwora, podczas której w talii potwora znajdują się tylko 1 lub 2 karty, a tak potwora zadaje 2 dodatkowe obrażenia. To ja pójdę potrenować w takim razie w sztuce miecza. Także idziemy tu. I używam swojej specjalnej karty, która pozwala mi za 3 złota mniej trenować. W tym wypadku zapłaciłbym 4? Tak, więc płacę tylko i wyłącznie 1 monetę. Mm-hmm. Teraz mam jeszcze te góry. Dobrze, to idziemy w takim razie na góry. Alchemię poproszę jedną jeszcze. Dobrze, to ja w takim razie użyję karty i dopłacę 1 monetą, żeby po prostu się ruszyć. I właśnie nie mam pasującej karty, ale odzyskuję monetę, więc niepotrzebnie już nawet ci dawałem. I jeszcze mogę odrzucić 2 karty. To może te 2, te, o te dokładnie. Dokładnie tak. Te odrzucamy. Mhm. No, tutaj, dobra. I przygodę poproszę w mieście. Możesz, Bartek, czytać. Jaka przygoda, miejską przygodę. Jaka go przygoda spotka. Miejska przygoda. Tutejszy uczony zaprosił cię do swej pracowni. Teraz z zachwytem spija każde słowo twoich opowieści. Notuje skrupulatnie, co chwilę potakując i wzdychając głęboko. Ta wiedza z pewnością pomoże mu w badaniach.
pyta, jak może się odwdzięczyć. Poproszę o naukę lub o zapłatę. Poproszę o naukę. Uczony z pasją dzieli się z tobą swoją wiedzą. Podnieś poziom alchemii. W etapie trzecim dobierz jedną kartę mniej. Mniej. Szkoda. Zrobimy tak, że ja sobie za jedną monetę i to przejdę do... To? Tak. I teraz podniosę tą moją umiejętność za darmo. Poziom. I wchodzę na trzeci poziom. Teraz wrócę w góry, żeby dostać jedną kartę alchemii. Będę musiał jedną wyrzucić. Dobra, odrzucę tą i dopłacę jeszcze jedną monetę, by tym przejść na pole z tarczą. Gdzie? Do góry, tam na piątkę? Tutaj. Nie, na to piątkę. To jest szóstka, piątka tu. Tutaj, tak. Dzięki czemu dostanę wskazówkę, monetę i mogę podnieść tarczę. Tak. I to mi się też podnosi. Niech będzie cały czas ta dzicz, to niech będzie dzicz. W jednym zajeździe w okolicy roi się od klienteli. Nie ma mowy, aby znaleźć stolik tylko dla siebie. Tu i tam dostrzegasz jednak wolne krzesła. Odpowiedź A. Dosiądź się do grupki żołnierzy. B. Dosiądź się do hałaśliwych krasnoludów. Dobra, idę do krasnoludów. Krasnoludzka przepalanka rozwiązuje im języki. Mówią o czyhających na szlaku niebezpieczeństwach i sposobach na radzenie sobie z nimi. Dobierz dowolny trop. Usuń wybraną kartę stali i dobierz na stos kart odrzuconych wybraną z odkrytych kart akcji. W etapie trzecim dobierz jedną kartę mniej. Więc chyba leśne. Leśne. I usuń wybraną kartę stali. Stali, tak? I mogę wybrać, dobrać dowolną kartę tak, z tych? Tak, tak, tak. I dobierz na stos odrzuconych wybraną z odkrytych kart akcji. Mój ruch jest, tak? Tak. Dobra, to ja idę tutaj. Nie będę grał w pokera. Idę dalej. Tutaj płacę 4, żeby podnieść swój kombat. I pójdę do Cintry po eliksir. Teraz poproszę przygodę miejską. Ludzie i elfy zajmują osobne dzielnice tego miasta. Rozlew krwi we wsi wisi w powietrzu i chyba tylko zagrożenie ze strony sąsiedniego księstwa powstrzymuje tutejszych przed wyrżnięciem się nawzajem. Szóstka elfów osacza cię, gdy wychodzisz ze stajni. W rękach trzymają pałki. Chyba zbłądziłeś, człowieku. Spróbuj wyjaśnić, że również jesteś odmieńcem. Spróbuj wycofać się bez słowa. Słuchajcie, chłopaki, no ja też nie jestem taki normalny jak wy. No. Okay. Jakoś się dogadamy. Rzuć kością. O. Przekonujesz część z nich. Dobierz na stos kart odrzuconych, wybraną z odkrytych kart akcji o koszcie 1. Masz... Aha, jedno. Nie, nie miałem wyboru. Tyle. Okej. No i tam. Dobra, i na koniec coś kupię, to możesz tam przesunąć. To jest taka fajna za dwa. Już tego będę, nie będę kupił. Zero. Spróbujemy dopaść jakiegoś Wiedźmina na odważnie, więc pójdziemy sobie na góry. Cześć. Hello. Czy to troszkę silniejszy, ale bez wódki, czy człowiek po wódce? Dobra, obstawię tutaj atakującego. O. Dziękuję za zaufanie. Mylisz się. Ty masz więcej kart, nie? Tak, mylisz, bo on ma do dwie mniej karty. Bardzo się mylisz. W jakim sensie? Dwie karty mniej? W sensie, bo on już przeszedł na jestem trzeci tutaj, poziom. Czyli ja dwie usunąłem. No tak. No ale... Nie uprzedzajmy faktu. Ale z wydarzeń pozyskiwałeś kolejne, więc tak, niech czasami. Się niweluje. Spokojnie. Dwie tarcze ci schodzą. Czyli następuje mój ruch, prawda? Raz na walkę rzuć kością w swojej pierwszej turze. Rozpatrz efekt w zależności od wyniku rzutu kością. Brak efektu. To lubię. No to mamy tak. 3 obrażenia, 2 tarcze dla mnie. Czyli 2 tarcze i 1 karta stali. Dobrze, to użyj umiejętności specjalnej swojej. Czyli odzyskuję tarczę zgodnie z moim poziomem, czyli w tym wypadku 2. Dobra, i teraz faktycznie jest... Jest sporo do zabawy. O tak, tak.
tak. Tym ciosem. Tak. Powalił biesa. I na razie tyle. Więc w tym wypadku mamy 4 obrażenia. Jedną sobie tak, mogę wrócić dzięki temu. Nie, nie, to dobierasz 3 karty. Dobieram 3 karty po prostu. Dodatkowo. Tak. Więcej, aha. Raz okay. Na walkę jedna tarcza wchodzi. Następnie używam mojej umiejętności specjalnej, karta z discardu na rękę. Teraz wypiję eliksir po to, żeby odrzucić jedną kartę i natychmiast zadać 2 obrażenia. Mhm. Tarcze. No i wchodzi combo z 4 kart i zobaczymy, czy jeszcze to przeżyjesz. 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9, dokładnie 9. Nie, 8. 2, 3, 4, tu 5, tu 6 i 9. Tu 3 to 9. 8, 9, tak jest. Mhm. 9, dobra, więc tak. Raz, 2, 3, 4. A ja dobieram 1 kartę ze stosu kart odrzuconych. Mhm. Jak również 5. 1 kartę więcej, czyli 5. Czyli zostały mi 3 karty na ręku. Wow, ale ci się kombią karty. Jak tam twoja złotóweczka już... Bardzo dobrze już, pracuje. Już ją tam... Już się szykujesz na rzucenie? Piję jaskółkę, więc odnawiam sobie 1 tarczę. No więc tak, zagramy, no. Więc 2 obrażenia. Masz jeszcze coś w talii? Nie. I jedną kartę na ręce. No, kończ mnie. Dobrze. No to jakby ci to powiedzieć. Czuję się zawiedziony. Tak, stół po rozrobie, ja już przeniosę może tutaj, bo stół został jakby rozwalony. Jakby ci to powiedzieć. Dobra. Pozamiatane. I teraz po bitwie mogę jakąś kartę sobie pozyskać. Tak. Na ma rekompensaty. Ja sobie pozwolę zdobyć 2 złote monety. Przejdę do was. Jest wielkie spotkanie. Witamy, witamy. Piotrka, już nie możesz pobić. Ja nikogo zapraszam. Nie mogę pobić, nie, bo karczma jest rozwalona. Zepsuliście wszystko, po prostu... Machałeś tym mieczem. Przejeżdżam i tylko widzę takie palące się gruzy. Ale w pokera to bym zagrał. Ze mną? Z tobą mogę zagrać, a co? Z przyjemnością. Tylko muszę rozmienić, bo wiesz... W sumie też mogę wejść. Czy jedna osoba? Właśnie to jest dobre pytanie. Tylko jedna osoba. Mhm, dobra. O, przepraszam, jeszcze tą kością nie rzuciłem. Oj. Mhm. 6, 5, 4, 3, 2. Ma szansę na fulla. Czekaj, ja sobie sprawdzę, jaka jest kolejność. Full jest lepszy, full jest lepszy. Ja wiem, ale czy trójka jest lepsza? Trójka nie jest lepsza. Nie, trójka jest gorsza. Więc niestety. Nie weszło. Nie weszło. Bierzesz moje złoto. Dziękuję. Jeden chciał pobić, drugi chciał ograć. Nie udało się. Pancerny, idzie. Idzie. Niezmącony. Przejdę sobie dalej tam. Tak, tu idziesz? Tak. Tak, i podnoszę sobie poziom mojej szybkości o 1. No i pójdę walczyć z tym biesem. Czemu nie? Dobra. Zacznę od eliksiru, który mówi, że strać 1 tarczę i dobierz natychmiast 2 karty stali. To zacznę tak. Czyli odzyskam tą 1 tarczę i walnę go za 7? Na grubości za 7. Albo poczekaj, to jeszcze bym zrobił tak, że przed odrzuciłbym 1 kartę z ręki, żeby zadać 2 obrażenia, żebym teraz po zagraniu tego mógł sobie ją cofnąć. Bo to jest w fazie eliksirów. 2 obrażenia za tak. Eliksir, tak? I 7. I jeszcze 7. Czy to kolejna potwora? Tak. Szarża. Dobry wybór. 5 obrażeń. Całkiem skromno. Wiecie, że ja na koniec i tak powiem, że kto miał najlepszą przygodę, ten wygrał, a nie kto miał najwięcej punktów. Bo ja teraz idę już full w przygodę. Full in. Oczywiście, moralny zwycięzca. Ja mam tak. Ja mam wydarzenie na północy, ja tam idę i... Nie ma lepszych sposobów, żeby pocieszać się po porażce. Kto zapamięta, wiesz, jakiego zwycięzcę takiego.
Ja sobie raz na turę mogę podnieść tą tarczę, więc sobie podniosę. Dobra, to ja go w takim razie walnę za dwa i będę trzymał kciuki, że to... No, jeszcze go nie dobił. Jeszcze go nie dobił, to... No bo zrobię tak. Ciężko, o. Ale tam czterek, sześć, no za siedem tego nie. I tarcza do góry. No niestety. I dobiorę sobie wszystkie karty. Dobrze, a wrzucamy mu dwie. Gryzie. Gracz obniża poziom walki o 1 i otrzymuje obrażenia w liczbie zależnej od poziomu potwora. To jest poziom potworu. To jest potwór poziomu drugiego, zatem dwa obrażenia. Dwa obrażenia. Nie dobiły cię. Potwór kart nie ma. Zatem walka wygrana. Dobierz sobie dwie złote monety. Dobieram dwie. Dobra, to będzie tak las. Tutaj płacę piąteczkę. Kombat skakuje na najwyższy, na najwyższe pole. Teraz... To dostajesz chyba achievement. Nie, spokojnie. Muszę odpocząć na koniec. Nie robić eksploracji, nie robić walki. Tak jest. Teraz dwie karty. Teraz dwie karty polecą tu, po to, żeby... Odrzucić dwie karty stąd. Żeby coś tutaj odrzucić, tak. Odrzucę to i to. Ostatnią kartą idę sobie usiąść spokojnie w akademii i też jeszcze się podkręcę, a czemu nie? Tym razem zrobię to, płacę dwa, żeby podnieść sobie alchemię i dobiorę dzięki temu, prawda? Tak. I skończyłem ruch, nie robię eksploracji, dlatego że zrobię odpoczynek. Myk. I trzy karty musisz. Tu żadnego złota się nie dostaje. Dobra. I ze swojej talii wybiorę... Trofeum za twoją głowę. Ze swojej talii wybiorę trzy karty, które muszę odrzucić. I biorę tutaj trofeum za walkę. Reszta dostępna dla was. Kartę i dopłacimy monetą, żeby iść i faktycznie rozwiązać moje zadanie, które miałem od dawien dawna. Żeby pójść na wodę i zdarzenie 48 poproszę. To był ten potwór, który uciekł gdzieś tam z piwnicy i zobaczymy, czy go znalazłem. W kanałach natrafiasz na dużą grupę utopców. O! Atakują licznie, kilka razy niemal wciągając cię pod wodę. Wykorzystujesz ciasne koryta, żeby zmusić kreatury do ataku mniejszymi grupami. Jakoś udaje ci się ujść z życiem. Rzuć kością i dodaj dwa razy twój poziom obrony. 1 plus 4, czyli 5. Dobierz na 100 z kart odrzuconych wybraną z odkrytych kart akcji o koszcie 2. Tom lub tom. No to niech będzie ta niebieska. W etapie trzecim dobierz o jedną kartę mniej. Dobra, idę na górę w takim razie. I spróbujemy, no. Może mnie zmasakruje, ale wtedy przynajmniej będzie śmiesznie. Trzymam kciuki za ciebie. Nie. Za ciebie. Musiałem sprawdzić, ale zdecydowanie za ciebie. Jakby to był ostatni punkt, to pewnie jeśli, też właśnie, Bayer polega na tym, że jeśli pokonasz potwora, to drugi potwór wyjdzie być może w zasięgu Kamila, a bardzo prawdopodobnie w zasięgu Kamila. Tak, połowa świata jest jakby tutaj zamknięta. Z trzech ruchów to dochodzisz prawie wszędzie. Chyba, że może wejść tam u ciebie na przykład. Tak. Gorzej, że nie mam niestety śladów, więc potwór zaczyna i to troszkę boli, ale... 3, 4, 5, zobaczymy. 6. No to gryź, albo mnie tam masakruj. No to gryź. 5. Och, panie. To jest to ugryź. Tak, to jest ta przygoda, o której mówiłem. W tym wypadku 3 obrażenia dla potwora. Dajemy. Raz, dwa. 3. Znowu gryzie, okej. Okay. No. 2. 2. Udało się. To będziesz ty wybierał. To
To już tak lubię ten moment, że już z litości współgracze mówią, ale niech wygra, niech ma. Ale ja nie z litości. To nie litość. To nie jest litość. Ja bardzo liczę, że ty go chociaż przepędzisz. Mam 0 tarcz, więc mogę faktycznie zgodnie z moją umiejętnością sobie dodać tarczę i sobie jeszcze jedną kartę dobrać. Mhm. Pojedziemy sobie tak. Tak. I tyle. Raz. Wow. Dwa. I trzy. Mhm. I co będzie? Ty wybierasz twoją kolej. Raz, dwa, trzy, szarża. Cztery. Tak jest. Cztery obrażenia. Dobrze. Jedna leci i jedna tarcza. Mhm. I jeszcze dwa. Dobra. Ale przynajmniej ja wybieram sobie. Aha, jeszcze przepraszam, ten dwie. I teraz będzie ok. I mam już rękę czystą. Ale to nie musiałeś losowo. Limit kart na ręce miałem, więc zanim okay. po prostu wszystko mm-hmm. to już ten. Okay. Czyli masz 7 teraz. Teraz masz 7. Tak. Masz to wszystko ok. Tak. I dorzucimy do tego sobie. Pewno niebieska byłaby fajna. Dobrze, trzy obrażenia zadaję. Trzy okay. obrażenia i gramy. I wybieraj dalej. Bartek. Tak, i gramy raz, dalej. Raz, dwa. Trzy i... Szarża. Gracz odrzuca losowe karty z ręki. W liczbie zależnej od poziomu potwora. Po otwór poziomu trzy. Trzeciego, mhm. czyli trzy karty. Ale losowe, losowe. Losowe, niestety. Tasuj i losowe odrzucę. Ile mu zostało? Cztery. A ja ile mam? Teraz trzy. Teraz odrzucić. Trzy musisz odrzucić. Niedobrze. No tak, nie udamy. Dobrze, jedno zadaję potworowi. A pytanie jeszcze, ile potwór zada? Ale za nie ma znaczenia. Chyba jedno to zawsze zadaje. Chyba. A eliksiry teraz... masz? Nie ma chyba dużego znaczenia, bo mam dobranie kart stali, tak mhm. naprawdę, więc to dla mnie to nie miało znaczenia. Okay. Chyba, Kamil, twoja kolej na wybór. Gryzienie. Będziesz miał krew na rękę. Będę miał. Gracz otrzymuje obrażenia równe swojemu poziomowi walki. O, to cztery. Dobra. No dobra, to zostały dwie karty zostały potworowi, więc najgorszy możliwy wynik. Kartę dobieram jako nagrodę pocieszenia. To zerówkę? Karta tak, marnego zerówkę, pocieszenia to jest, wiesz, to jest karta... Z tarczą na pewno, bo mi tarcz brakowało całe życie. Karta o wartości zero. Tak jest. I jeszcze trop dobieram faktycznie zgodnie z potworem, czyli górę. Ja się szykuję, że Bartkowi się nie uda. O, tutaj. Tutaj. Mhm. Zbiorę jeden eliksir. Idę do lasu po raz kolejny, żeby się wyszkolić za trzy w walce. I ostatni ruch tutaj. Jeszcze raz walka do góry. Ciach. I to jest tyle. A raz miasto. Skoro... Na przełamanie. Teren przed warsztatem kowala otoczono niskim płotem niby arenę. Wieść głosi, że władając orężem spod ręki tego rzemieślnika nie sposób przegrać. Na dowód tego na placu stoi osiłek i wymachuje mieczem, mucąc powietrze jak cepem. Każdy może mu rzucić wyzwanie. Odpowiedź A. Zapytaj kowala o towary. Odpowiedź B. Sprawdź się na arenie. B. Bo nie mam kasy. To, to na arenę. I najlepszy miecz w rękach niewprawionego szermierza nie może się równać ze stalą dobytą przez Wiedźmina. Wygrywasz tę walkę. Podnieś poziom walki, rzuć kością. No, rzuć kością na razie i zobaczymy, co tam. 6. Bez trudu rozbrajasz osiłka. I podnieś poziom walki, czyli tak. Okay. No dobra, słuchajcie. Przede mną ostatni punkcik do zdobycia. Trzeba go zdobyć walką. Trzy potwory w zasięgu, i, no. Trzy potwory w zasięgu. I dwóch Wiedźminów. No. I dwóch Wiedźminów, co prawda do Kamila to daleko, to trzeba by się dużo z kart wypstrykać, żeby dojść, więc Piotrek... Ja bym namówił na wyrównanie rachunków. Chciałeś tutaj mnie pobić, ale ci się nie udało, więc zobaczmy teraz... Zobaczmy teraz, co będzie, kiedy to ja będę atakującym. Tak więc czas się ponownie spotkać. Dawaj, w górę i... Patrz, jaką kartę zagrywam. Zagrywam taką kartę, pewnie że... Pewnie siebie wow.
zagrywam kartę z trzema obrażeniami, którą odrzucę, ale spokojnie ona wejdzie do. Ona wejdzie teraz do discardu, może ją dobiorę. Mhm. Przed walką ważne pytanie, kto ma pożyczyć złotówkę, żebym mógł go wstawić. Chyba pieniądze już nie będą miały znaczenia. Chyba nie. Tarczę sobie ten na dwójeczkę. Ja się zastanawiam, co myśli ten potwór teraz. On się tutaj stoi sobie. Bijecie się o prawo walki z potworem. Tak w ogóle jeszcze przed walką mógłbym wziąć misję na cel, a to czemu nie w zasadzie? Co mi szkodzi? A może przegram? Może przegram i to jeszcze będzie miało znaczenie. No to rozpoczynamy. To dziabaj. Moje pierwsza karta, która ma tu jakieś znaczenie, raz na walkę rzuć kością w swojej pierwszej turze. 3-5, natychmiast zadaj dwa obrażenia. Piękny początek. Wytapcze, tak jest. Rozbraja od razu przed walką, nie? No takie. Ja zaczynam od zagrania tych dwóch kart. Co prawda tarczę dostanę tylko jedną, ale i tak chcę to zagrać. Dobra, to ja w takim razie tarczę sobie podbiję i dwa obrażenia. Jeszcze sekundkę, bo jeszcze mam jak mam 0 faktycznie tarcz, to jeszcze mogę sobie dobrać jedną kartę, jedną tarczę. Więc może jeszcze coś do tego byśmy dograli, ale nie. Więc po prostu jedną tarczę i jedno obrażenie. Dwa obrażenia, tak jest. Ja zacznę od wykorzystania mojej umiejętności specjalnej. Dobrę kartę na rękę ze stosu kart odrzuconych. No dobrze, mamy tu 7 kart. Podoba mi się ta mina. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 nie pasuje, ale wypijam eliksir w związku z tym. A przepraszam, tutaj rzucam w związku z tym. Już nie mamy. Jeżeli to będzie epicki koniec, to naprawdę całą talię przypali. W związku z tym, tak. Na spokojnie trzeba liczyć. Raz, dwa, na spokojnie. Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12. Dwa na tarczę. Dwa na tarczę. I jeszcze 10, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Jeszcze nic nie jest. I dobierasz. Dobra, a ja teraz podnoszę tarczę o 2. Dobieram jedną kartę ze stosu kart odrzuconych. Dobieram 4 plus 2. Ja na spokojniej. 3 i jedno mniej po prostu dobiorę. 4. 4. Tak. 4. Czyli cała tarcza do zera. Także zagrałem tak. 4 i tarcza do zera ci schodzi, tak? Mhm. Jedno mniej. Raz na walkę, jeśli masz 0 tarcz, odnów jedną tarczę. W każdej swojej turze walki, jeśli masz 0 kart w talii, zadaj jedno obrażenie. Mhm. Serio, tak się wytrenował w sztuce wiedźmińskiej, że każdy po prostu kombos ma 4-5-kartowe, nie? No. I to jest ta różnica, że ja 2, on 4, ja 2, on 4. 6. No. Gratulacje. Gratulacje. To jest finalny punkt. Tak, jak najbardziej. No to widzicie, jak to wygląda. Tak właśnie wygląda rozgrywka. Ja jestem bardzo zadowolony z stali, jaką udało mi się zbudować. Ewidentnie tutaj zyskałem bardzo dużo siły. Mhm. Ja cię w jednym momencie nie doceniłem. Właśnie zakładałem, że skoro masz o 5 kart mniej niż Piotrek, postawiłem na Piotrka. Tak. Gdybym postawił na ciebie, miałbym na tyle kasy, żeby pójść do góry, zmedytować i potem powalczyć z potworem. Tak, raz słuchajcie, śmiesznie właśnie... Mówisz o tej poprzedniej bitwie, co obstawiłeś tak. Wywalczyliście. Tak. I właśnie postawiłem to jedno. Gdybym postawił na ciebie, mógłbym od razu medytować, bo miałem tarczę na 4. Miałbym tarczę na 5 tam i miałbym blisko do potworów. A tak to wiedziałem, że jakby tutaj się szykuje końcówka, więc poszedłem To jedno obstawienie, taki naprawdę detal, marginalny element gry, a po prostu zaważył... Mógł zmienić. Ale twoja talia po prostu, wiesz, jakby... Tutaj zbudowałeś sobie, rzeczywiście poświęcałeś na to dużo ruchu. Byłem przez wiele czasu poświęcałeś na to ruch, że dobierałeś karty kosztujące 2 zamiast
tak jak my, zerówki czy jedynki, ale potem się okazało, że no my w walce to wrzucaliśmy 2-3 karty, a ty rzuciłeś 7. Nie? Tak, i to jest jakby dobra cecha gry na zasadzie, że krótkoterminowa taka strategia, jak ja starałem się zawsze właśnie jakieś tańsze te, szybko gdzieś tam w walkę i tak dalej, to nie zawsze jest też dobry pomysł. Lepiej się przygotować, a spokojnie eliksiry, jakieś tam karty. No i ten rozwój postaci właśnie jest wyczuwalny mocno, bo na zasadzie okej, masz tutaj powiedzmy te 4 suwaki, ale okej, moje suwaki nie były dużo gorsze od twoich, a przepaść była niesamowita, nie? Na zasadzie ja byłem w stanie stworzyć kombo składające się z 2 kart, a ty wykładałeś 5. Ja znowu 2, ty znowu 5. I jakby to był walec, nie? W tym wypadku, już na etapie właśnie budowania talii. Znaczy, mnie w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczyły te karty, bo to jest zawsze taki element losowości, że, no nie wiem, może to jest doświadczenie z takich starszych gier, ale że one jednak potrafią być mega losowe, jeśli chodzi o poziom. A tutaj raczej wszystkie dają coś pozytywnego lub lekko pozytywnego i no jest to takie wyrównane. Tak. A rzeczywiście ma się to poczucie jakiejś takiej przygody, gdzieś wyboru. Tak, zdecydowanie. Coś jest dochodzi. Zbalansowane są świetnie, w sensie na tyle, na ile je zobaczyłem, to... Tak. Ja bardzo lubię w ogóle decyzje fabularne, takie bez takiego... Zrób to, dostaniesz 5 monet, zrób to, dostaniesz 2 karty, nie, tak? Nie, tylko... suche takie. Trochę w ciemno. I co jest zaskakujące, bo... W sensie, mnie to zaskakuje, że ja lubię bardzo analizować, lubię bardzo liczyć wszystkie rzeczy, tak? A jednocześnie bardzo lubię, kiedy gra przedstawia mi fabularną decyzję, bo to jest coś, co tak jakby odrywa mnie od tego liczenia. I ja mogę tak na spokojnie, naprawdę wczuwając się, te decyzje podjąć. Ale powiem wam, że mimo że ja jakby jestem na szarym końcu, to jest śmieszny taki efekt, bo ja to uwielbiam być właśnie takim graczem, który jest właśnie takim, że nikt na niego nie stawia, a może nie wiadomo co zrobić. Czarny koń, że ja nie wiem, z drużynami piłkarskimi mam tak, że uwielbiam takie drużyny, które gdzieś tam z dna nie wiadomo, nikt na nich nie stawia, a oni gdzieś tam lecą, nie? I w tym wypadku naprawdę to jest tak, że ta tabelka jest tutaj punktowo tak spłaszczona, że tutaj kwestia jednej, dwóch walk i tak naprawdę mógłbym się zbliżyć na zasadzie na poziom jednej walki. Mimo słabszej talii, mimo tego, mogłem gdzieś tam, jakby udało się, nie wiem, z jednym czy drugim potworem, to mogłoby to być wyrównane, nie? Tak się nie ułożyło, ale... Ta nasza pierwsza walka, którą przegrałeś, była taka... No mi tam kilka kart zostało, tak? Tak. A pierwsza moja walka z Piotrkiem, gdzie ostatnią kartą, tak? Gdzie ja miałem takie poczucie gdzieś w połowie, że no, miałem 5 eliksirów, zużyłem prawie tam 3, bo więcej nie mogłem. I dalej czuję, że przegrywam. I to było takie na zasadzie już na koniec takiej jednej karty, która się trafiła. Ja się tam śmiałem, że idę po prostu pod klimat, a nie pod strategię, ale gdzieś z tyłu głowy ciągle wiem, a może nie zwrócę uwagi, może gdzieś tam wrócę do gry. Także ta myśl gdzieś tam zawsze do końca nawet. No fajne jest też to, że jednak to zdobywanie tych poziomów cię trochę kopie, więc się zastanawiasz, czy już podnosić, czy już iść walczyć, czy jednak poczekać trochę, bo będziesz miał mniej życia w kolejnych walkach. No a się wystawiasz trochę na ciosy kolegów, więc... To przede wszystkim co? To jest prototyp, co widzieliście w czasie tej rozgrywki, ale już z tego co widać, po prostu już ilustracje, jakby grafika jest naprawdę na takim poziomie, że już ja bym to spokojnie sobie wziął do domu i żebym mógł na tym po prostu grać, nie? Te figurki, jakby tak wszystko. Wyglądały prototypy, to... Świat byłby piękny, nie? Także ja jestem zadowolony, ja nie mogę się doczekać, żeby miał w domu, bo ja z żoną już grałem w tę grę. Oczywiście też dostałem, mam to, jak zwykle ja dostaję, a mimo wszystko mi się podoba. Bo to jest fajne połączenie właśnie i jakby strategii, to co Bartek często lubi w grach, czyli właśnie ten deck building taki strategiczny, gdzie jest policzalność, że możesz zaplanować, a jednocześnie to, co ja też bardzo lubię, czyli gdzieś te ciągnące się te zadania, że miałem kartę, która mnie gdzieś tam doprowadziła, a później doprowadziła mnie gdzieś indziej i mimo, że gdzieś tam walki się nie udawały, ale mogłem tą historię swoją budować i to było fajne. No, ja pierwszy raz grałem, ale to jest właśnie ten moment, kiedy skończysz i masz ochotę, dobra, to gramy jeszcze raz. Albo pogadać, tak? Bo gry, gdzie po rozgrywce masz o czym pogadać, masz jakieś tam wspomnienia, to jest też fajne, bo pogadamy pewnie za tydzień, dwa czy kiedyś i pewnie stwierdzimy, że pamiętam mniej więcej, co tam Bartek, co tam Kamil robili. No i też jakby, wiesz, zagraliśmy pełną grę, a tej talii przewinęliśmy trochę, tak? Więc to też jest na plus później pod kątem regrywalności. Tak, no jeszcze mamy do tego 56 kart, z których odkryliśmy 5. No. Coś koło tego, tak? To też jest potężne wsparcie.
tematyczne i fabularne. Mhm. No i nie zgrywa to się tak szybko, bo ciężko jest. Nie ma policzalnych wydarzeń, że nie masz nigdy pewności, jakie wejdzie. Tak. Z każdej karty jeszcze jest jakiś wybór. Mhm. Wybieramy jedną rzecz. Inna od noga już jakby. Można innym razem wybrać drugą, tak? której nie czytaliśmy. No, także co podsumujemy, nie? Na zasadzie, że... No fajne to jest, no. Ja bym zagrał jeszcze raz, no tyle, no. Troszkę tam boli, wiadomo, która część ciała, ale ja bym zagrał. Zrewanżowałbym się, a w następnej rozgrywce inaczej bym tam pewne rzeczy zrobił. No, ja mam raczej tak właśnie, że wiesz, nie boli mnie, że przegrałem, tylko że podjąłem złe decyzje, nie? W sensie czuję, że nie gra mnie skrzywdziła, tylko sam się skrzywdziłem. Ja jak gram w deck building, to moim celem jest zagranie całej swojej ręki i w sumie cel osiągnąłem. Achievement. Przy okazji. Pojawił się taki cyk nad główką. Często to koreluje ze zwycięstwem. Tym razem się udało. No, tak więc... co? Wspierajcie, jak macie możliwości i zobaczcie kampanię, jak będzie się toczyła. Ja na pewno też będę chętnie obserwować i co, no. Nie pozostaje nic, tylko polecić z naszej strony. Mamy nadzieję, że popełniliśmy maksymalnie mało błędów. Pewnie pojawią się jakieś pytania, więc zadawajcie je w komentarzach, szczególnie co do zasad, które możliwe, że gdzieś nagięliśmy. I jak macie jakieś wrażenia, pierwsze też się nimi podzielcie. Hej! Dzięki za uwagę. Hej!